Szymon Banaś głównie zajmuje się produkcją aluminiowych systemów rusztowań i w tej branży zbudował bardzo dużą firmę. To jest druga część naszego odcinka. W pierwszej części Szymon opowiedział, jak wyglądały jego początki, skąd pomysł na taką działalność, jak tą działalność krok po kroku rozwijał. A z racji tego, że Szymon bardzo dużo opowiadał, no to podzieliliśmy ten film na dwie części. To jest druga część. W tej części znajdziecie fragmenty, które zostały wycięte z poprzedniej części. Znajdziecie też ciąg dalszy, gdzie Szymon już opowiada u siebie na magazynie. Ja nazywam się Paweł Leżek, to jest program Biznes od Początku, gdzie odwiedzamy przedsiębiorców w całej Polsce, pokazujemy ich firmy, rozmawiamy o tym, jak zaczynali. Takie nagrania, które robimy w całej Polsce, są możliwe dzięki naszym partnerom, a partnerami kanału są SEOhost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, Tipay, operator płatności dla Twojego e-commerce oraz Lodolandia, największa franczyza lodowa w Polsce. Zapraszam Was na drugą część naszej rozmowy. Jaka część Waszej sprzedaży jest w Polsce, a jaka część idzie na eksport? Tak stricte procentowo mógłbym powiedzieć, że jest to 40, od pół na pół do przewagi eksportowej 60 do 40. Przy czym i tak wiem, że dość sporo towaru, który jest sprzedawany w Polsce, czyli do moich klientów w Polsce, również trafia na eksport, ale tutaj nie jestem w stanie oszacować, jaki to jest procent z tych 40, które zostają, czy tam 50 w Polsce, jaki również wyjeżdża za granicę. Ale osiągnęliśmy jakby taki balans fajny, gdzie ten towar jest ładnie rozłożony zarówno po Polsce, jak i po krajach ościennych. Więc nie mamy takiej dysproporcji, że nagle mamy sam eksport, albo że żyjemy tylko z krajowych zamówień. Dzięki temu też w momentach różnej koniunktury na rynku, lepszej, gorszej, te naciski na sprzedaż można rozkładać równomiernie. I tak jak zeszły rok, czy tak jak ten rok, gdzie nie do końca to wszystko działa płynnie, no bo sami wiemy, jaka sytuacja się wydarzyła i jak to nagle się zamieszało, możemy pozwolić sobie na to, żeby waloryzować. Tu mamy stratę, ale tutaj mamy z kolei klientów, którzy zamawiają trochę więcej. To się wszystko ładnie bilansuje, bo gdybyśmy tego nie mieli, no to nie ukrywam, że byłoby bardzo trudno ze względu na sezonowość, ze względu właśnie na ceny. Tutaj też nie ma co się oszukiwać. Czasami ten kurs euro pomaga, czasami szkodzi. Wzajemny kurs euro-dolara to też bardzo duże ma znaczenie dla nas. Praktycznie nasze zaopatrzenie to jest, w bardzo dużej mierze płacimy kontrakty w euro, żeby jakby mieć możliwość negocjacji z dużymi firmami, trzeba przejść na inną walutę. One nie chcą brać ryzyka walutowego na siebie, bo w przypadku zakupów mojego surowca rządzi giełda londyńska. Tam kontrakty są albo w dolarach, albo w euro i my musimy po prostu do tego nawiązywać. Jeżeli jeszcze na przykład nasz dostawca ma brać na siebie ryzyko walutowe, no to się robią inne ceny w złotówkach, więc my przechodzimy na euro. Jest mnóstwo takich mechanizmów, gdzie jakby ratuje nas, albo raczej pomaga nam to, że mamy wyważony eksport i sprzedaż krajową. Początek był taki, że po prostu firma zarabiała, ale praktycznie albo żeśmy tracili na jakichś reklamacjach, albo trzeba było ten zarobek pchać znowu właśnie w rozwój. Przy czym ten rozwój to polegał na tym, że trzeba było kupić jakąś przecinarkę małą albo coś w Castoramie, no bo też nie mieliśmy zaplecza takiego ani maszynowego, ani kapitału stricte finansowego, żeby sobie stwierdzić, o dobra, no to mamy jakieś pieniądze, to dawaj, wybudujmy jakąś małą halkę, czy coś będziemy to robić. Właśnie nie, bo ja nie przypisuję sobie żadnych takich cech charakterystycznych, które bardzo mocno wpłynęły na mój biznes. Ja uważam, że ja dołożyłem coś od siebie, tak. Dołożyłem jakieś tam pomysły, pracę, dołożyłem dużo pod kątem zaangażowania, okej, ale to nie jest czynnik, który zdeterminował to, gdzie teraz jestem. Pomógł jak najbardziej, tak, wystrzelił mnie gdzieś tam w pewnych momentach, ale powtarzam, bez odpowiedniego timingu ludzi i najzwyczajniej w świecie takiego farta co do decyzji, co do ryzyka, nie byłoby tego wszystkiego. Bo ja podejmowałem kolosalne ryzyko, z którego sobie nie zdawałem sprawy. Teraz patrząc wstecz, widząc na przykład, jak byłem mocno zakredytowany w pewnym momencie w bankach komercyjnych, bo nie korzystaliśmy z żadnych dotacji ani nic takiego, to się pukam w głowę, nie? Bo jak można było do czegoś takiego doprowadzić? Ale właśnie, ja nie wiedziałem, że tak się nie robi.
Więc robiłem, a miałem po prostu intuicję. Tyle tylko, że mnie ta intuicja zawiodła w dobre miejsce, bo ja się zakredytowałem, kupiłem towar, kupiłem wszystko i co? I mi pykło. Po prostu. Czyli dostałem zamówienia. Miałem okazję to szybko przerobić i ten kop był taki, że poszło. Wystarczyłoby, że tak jak powiedziałem, jeden czy dwóch klientów by nie wzięło, to by się zaczęło rozlekać w czasie, że zżarł mnie kredyty, płatności nie w terminie i tak dalej, i tak dalej. Też mieliśmy takie sytuacje, że jeden klient nam nie zapłacił albo coś, trzeba było kombinować, skąd te pieniądze wziąć i tak dalej. Pieniądze ze swojego wesela wziąłem, władowałem w firmę. Mnóstwo jakichś takich w ogóle abstrakcyjnych rzeczy, ktoś by powiedział, no taka bym powiedział, jazda bez trzymanki, tak? Bez planu. Tak, to było bez planu. Ale to nie było na zasadzie takiej, że na hura. Ja po prostu wiedziałem, że robiąc to, to, to i to odpowiednio, no powinno zagrać, tak? Nie masz w 100% pewności, że to zagra, ale wiedziałem, że po prostu po tej, tak jak ci na samym początku powiedziałem, ten etap techniczny, jeżeli go zrobię dobrze z ojcem, czyli wyprodukuję dobry towar, dobrej jakości, w dobrej cenie, to on się sprzeda. I tak po prostu było. Te czynniki już losowe, które też wynikały, że tak jak właśnie mówię, ten klient gdzieś tam nam nie zapłacił, drugiemu się nie spodobało, tu jakaś duża reklamacja, coś tam, no to wszystko się mieliło, tak. Ale w to miejsce jakby tu była reklamacja, tu już następne zamówienie przyszło, no to dobra, poradzimy sobie z tym jakoś, nie? Zrobimy to zamówienie, kasa będzie, to tą reklamację wykonamy, te podesty wycofamy, tu zrobimy nowe, tu wymienimy to, sprzedamy potem takie, no bym powiedział, klasyczne, jakby to nazwać, przygody przedsiębiorcy, tak? To już się wtedy zaczęły prawdziwe przygody. Gdzieś tam zacząłem rozumieć, albo raczej uczyć się księgowości, czyli podatków, kwestii podatkowych, co mogę odliczyć, czego nie mogę, jak to powinienem robić. To wszystko przychodziło z czasem. W pierwszych 2 latach w ogóle się nie interesowałem. Nie miałem pojęcia tak naprawdę, jakie podatki płacę, jakich nie. Dlatego na przykład teraz, z perspektywy tego czasu, jak ktoś mnie pyta, to uważam, że od tego trzeba zacząć, żeby się przygotować, bo to nic nie kosztuje. Taką wiedzę można dostać za darmo, wszędzie, tak? Mówię tu o początkach, czyli jaka księgowość, jakie podatki, jak to rozliczać, ile trzeba zapłacić, bo dzięki temu już na starcie można oszacować koszty, jakie będą. Ja miałem tego farta, że te koszty wtedy były bardzo niskie i nawet jeżeli były poza moją kontrolą, albo zerowe, a jeżeli były nawet poza moją kontrolą, to nie wyrządziły mi szkody. A teraz, patrząc na to, jakie są, jeżeli ktoś chce startować w biznesie, to te koszty mogą zabić na początku. Dlatego trzeba je bardzo dobrze policzyć, czy to się po prostu spina najzwyczajniej w świecie. I ta wiedza jest na przykład kluczowa. I teraz jak mnie ktoś zapyta, czy widzisz, ja wystartowałem, jak wystartowałem, ja mu powiem, jak wystartowałem, gdyby on to zrobił w dzisiejszych czasach, to on leży za 3 miesiące. Bo na przykład zmieniło się w podatkach mnóstwo, wtedy to jednak było trochę łatwiej, prościej, tak bym powiedział, prościej. Nie to, że były niższe, ale po prostu mi było się łatwiej nawet w tym odnaleźć, jak zacząłem nawet ten proces wdrażania się w te tematy. A teraz jak ktoś wejdzie tak z ulicy, dobra, ja robię biznes, startuję wszystko i nagle jest puch, bo dostaję to, 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 a on tego nie policzył, a on tego nie sprawdził. Okazało się, że nie taka stawka, musi naliczyć większą. I to wszystko niestety zaczyna się w Excelu rozjeżdżać. Plan był piękny, nie? To jest często tak, że właśnie plan, to jest jak z walką, z planem na walkę. Masz plan na walkę, wychodzisz do ringu i on, jak to się mówi, znika w momencie, w którym dostajesz pierwszy raz gonga w pysk. I tak samo jest z biznesem. Jest wszystko pięknie do momentu, kiedy pierwszy raz nie zderzysz się ze ścianą i z jakąś naprawdę trudną sytuacją. I albo wtedy jakoś to dźwigniesz i znajdziesz sposób na wyjście z tej sytuacji, albo no niestety będzie to implikować kolejne problemy. Ja takich sytuacji miałem tysiące. Tysiące, naprawdę. Firma produkcyjna z biegiem czasu i rozwoju spowodowała, że ja po prostu musiałem się mierzyć ze wszystkim. Jak powiedziałem, materiały, procesy, ludzie, podatki, cała masa. Warstwa po warstwie, to wszystko... Ja sam nie wiem tak naprawdę, kiedy się tego zdążyłem nauczyć. Doświadczenie bardziej niż nauka. To ja nie siedziałem z książkami, się nie uczyłem, bo nie miałem czasu. Jak wracałem z roboty, po prostu spałem. Zasypiałem bo najczęściej było tak, że ja rano robiłem w firmie dużo rzeczy, potem siadałem w samochód, przywoziłem jeszcze materiał na następny dzień, bo chłopaki już by nie mieli auta przecież następnego dnia. Ja gotowe produkty pakowałem na auto, 3 w nocy wyjeżdżałem, żeby to wywieźć.
budowanie przedsiębiorstwa jest po prostu maratonem. A w dzisiejszych czasach bardzo często jest nacechowanie takie, słuchajcie, tu zacząłem, tu podsypałem, a tu już były plony. To nie tak. Bardzo często tracimy perspektywę taką długofalową, że biznes, budowanie biznesu jest po prostu długofalowe, czasochłonne i na to trzeba się nastawić. I na przyjdą chwile zwątpienia, bardzo duże, niezapłacone faktury, duże reklamacje, to wszystko powoduje, że tak będziecie dosłownie wbici w ziemię. Opłaty, podatki, ile razy miałem tak, że tu z VAT-em źle rozliczone, że to nie, jednak trzeba dopłacić, jednak nie będzie tych pieniędzy, trzeba je znowu gdzieś tam. To są setki godzin dosłownie pracy nad tym, nieprzespanych nocy i tak dalej. Kluczem w mojej ocenie jest się nie poddawać. Po prostu nie poddawać się. Ok, nie wypali wam jeden biznes, spróbujecie z drugim. Kwestia jest taka, to co uważam, że na co trzeba zwrócić uwagę, to żeby tworząc biznes, jakikolwiek robiąc, nie brać szczególnie w pierwszej fazie zobowiązań na siebie. Czyli jeżeli wam się wykrzaczy ten biznes, to żeby on was nie pociągnął na dno pod kątem finansowym. Bo wtedy już nic nie jesteście w stanie zrobić. Jeżeli nie weźmiecie zobowiązań, nie zakredytujecie się pod korek, pod krawat w początkowej fazie, kiedy jeszcze nie macie trakcji finansowej, kiedy to wszystko jeszcze nie funkcjonuje tak jak należy, żebyście mogli to spłacać, to nie bierzcie. Ludzie bardzo często biorą, jakby wiecie, są przeświadczeni, że mają zajebisty pomysł. Tu, teraz, na bank, to wypali wszystko, biorę krechę, tak? Wystartuję z tym, zastawiają czasami domy, wszystko i tak dalej. I potem kończą z niczym. Powiedziałem, trzeba starać się znaleźć takie miejsce, albo inaczej, na tak małym poziomie, żeby wystartować z czymś przy niskim progu wejścia. Po prostu przy niskim progu wejścia, żeby w momencie, w którym nie wypali, nie pociągnęło was i nie wywróciło do końca życia, że będziecie spłacać raty, że będziecie spłacać zobowiązania, które nic wam po prostu nie przyniosły. I to jest w mojej ocenie najistotniejsze na samym początku, przy znajdowaniu miejsca dla siebie. Biznesy, które mają jak najmniej kosztów stałych na samym początku i które nie wymagają potężnego wkładu kapitału. Chyba że macie tak zajebistą poduszkę, tak wielką, że możecie z niej odkroić 40 czy 50%, nie poczuć tego i to wrzucić. I to jest wtedy ok. To ja rozumiem, że ktoś po prostu rzuca się, bo już ma jakiś tam pomysł i tak dalej, ale to nie zmieni jego życia wtedy, tak? Nawet jakby odciął taki budżet i wywalił, słuchaj, no nie wyszło, to nie wyszło, tak? Spróbujemy innym razem. Ale jeżeli nie mamy pieniędzy, jeżeli nie mamy, tak naprawdę pamiętajcie, ja nie miałem pomysłu, o tym cały czas mówię, ja nie miałem ani pieniędzy, ani pomysłu. To samo gdzieś się pojawiło. I ludzie bardzo często robią kolejny błąd, na siłę szukają swojej szansy. Co innego pracować i na przykład rozwijać się. No załóżmy, masz jakiś pomysł i próbujesz się w nim szkolić, próbujesz go rozwinąć, wszystko. Ja to rozumiem i to pochwalam. Ale stawianie wszystkiego na jedną kartę na samym początku, a szczególnie takie uporczywe szukanie szans, też ładne słowo jest z angielskiego, fear of missed occasion, coś takiego, FOMO, ale chodzi o prostą rzecz. Strach przed tym, że coś mi ucieknie, tak? Ludzie szukają, teraz do mnie piszą, a kryptowaluty, a to, bo ten inwestuje, tamten widzę, ten. Okej, ale ja na przykład nie mam kompletnie żadnej wiedzy o kryptowalutach, nie zainwestowałem ani pół złotówki w kryptowaluty, bo nie wiem, jak się w tym rynku w ogóle poruszać. Nie znam się, to się za to nie biorę, a nie patrzę na to, że ktoś zrobił i to mi to przecież mi się uda, jak co, kupi jestem? Ja sobie nie poradzę? I potem biorą pieniądze, oszczędności życia czy coś. A, jeb, w kryptowaluty w tym. No przecież tamtem wyszło, no to mi nie wyjdzie. Nie podchodzę po prostu i uważam, że to jest największy jakby, może nie tyle ból naszych czasów, co takie nacechowanie ich, że ludzie chcą szybkich, łatwych pieniędzy w krótkiej perspektywie. Czyli żeby dzisiaj zainwestować i najlepiej za tydzień, dwa, pięć, wyciągnąć z tego. Ja nie potrafię tak obracać pieniędzmi i przyznaję się do tego, nie znam się kompletnie na tym. Jeżeli ktoś mnie zapyta, ja tak nie funkcjonowałem, nie umiem i nie uważam się za autorytet w tej kwestii kompletnie.
No ale też ta twoja droga biznesowa dosyć szybko doszedłeś do fajnych wyników. Nie wiem, po ilu latach prowadzenia biznesu już tam jeździłeś chyba GTR, tak? Tam w 2014 roku, jak kupowaliśmy halę, tak, miałem już Nissana GTR. Nowego z salonu. Czyli to było 4-5 lat od otwarcia. Tak, bo to było auto w leasingu. Tak, no, ja już się nauczyłem, jak leasing policzyć. Słuchajcie, wtedy się auto naprawdę wrzucało w koszty, nie robiło się kosztów, ani nie robiło się koszta. Jak niektórzy mówią, o, on to zawrzuca w koszty i nic za to nie płaci. To jest gówno, prawda? To jest bzdura kompletna. Nawet wtedy to było tak, że jeżeli płaciłeś ratę miesięczną 10 tysięcy złotych brutto, to po prostu mogłeś z tych 10 tysięcy złotych odliczyć cały podatek VAT i cały podatek dochodowy. Tak było wtedy. Oczywiście te przepisy się na przestrzeni kilku lat zmieniały i to wyglądało tak, że koniec końców zabrano możliwość odliczenia VAT-u, zostawiono połowę VAT-u, a koszty w aucie ucięto do 150 tysięcy złotych maksymalnie i tak jeszcze tam je, to zawiłe to jest straszliwie, ale chodzi o to, że kiedyś rzeczywiście można było realnie, a ja jako przedsiębiorca mogłem mieć samochód, można powiedzieć, 40% taniej. Czyli kupując, czy to za gotówkę, jednorazowo amortyzując, czy po prostu biorąc w leasing, mogłem sobie z każdej raty odliczyć podatek VAT i podatek dochodowy. Teraz już kompletnie tak nie wygląda. I czasy się zmieniły, samochody są droższe, wszystko. Także wtedy ja po prostu wykorzystywałem możliwości lewarowania się. I ja tego nie ukrywam. Ja do 2016 roku jechałem tylko na leasingach samochodów, tak? Tylko. Mi nie było stać na zakup samochodu za gotówkę, bo cała gotówka była utopiona w firmie. Materiały, maszyny, przede wszystkim hale i tak dalej. Koniec. W tego typu też branżach trochę jest to bez sensu kupować za gotówkę, jak możesz to wsadzić właśnie w materiał i obracać z tymi pieniędzmi. Piękne kolejne stwierdzenie koszt alternatywny. Jeżeli ja bym władował wtedy w Nissana GT-R'a 465 tysięcy, to byłbym największym idiotą, jakim mógłbym tylko być, po prostu. I nie ma co się oszukiwać, to jest kwestia taka, że te 465 tysięcy, które kosztował GTR w leasingu, jak sobie wpłaciłem 10% na leasing, czyli 46,5 tysiąca złotych i płaciłem ratę wtedy 6800, jak się nie mylę, 6800 złotych, to teraz sobie wyobraźcie, że z tych pieniędzy, które realnie miałem, zabrałem tylko 46 tysięcy, a całą resztę wrzuciłem dalej w materiał. Wystarczyło tym obrócić przez 2, 3, 4 miesiące i zarobiło na dwa takie GTR. Tylko oczywiście nie wykorzystałem tych pieniędzy, tylko co zrobiłem? Kolejny materiał, kolejna hala, kolejna maszyna. Oczywiście nie kupowałem hal co tydzień, ale chodzi o to, że po prostu trzeba było tu wylać płytę, tu dokupić taką maszynę, tu trzeba było dobudować coś tam. Tych kosztów, na przykład tak jak teraz patrzę, stałych, to jest cała masa. Przy skali przedsiębiorstwa to zaczynają robić w ogóle takie cyfry, nie wiem, serwis wózków widłowych potrafi kosztować 10 tysięcy w skali jakby tam kwartału, no bo udety, bo wszystkie koszty związane właśnie z jakimiś tam przeglądami, a tu łańcuch, a tu siłownik, a tu tamto, to się potem okazuje, że to są po prostu gigantyczne kwoty. I teraz okej, okay, już inaczej wygląda to wszystko w firmie. Teraz przede wszystkim, żeby materiały były jak najtańsze, to się wykorzystuje tylko własny kapitał, żeby płacić z konto, przedpłaty, wykorzystywać do maksa, wyciskać po prostu co się da, bo tak jak powiedziałem, bo efekt skali się liczy kolosalnie na ten moment, ale kiedyś, zresztą nawet teraz, nie oszukujmy się, ja część aut, które mam inwestycyjnie, kupuję go to za gotowiznę, ale samochody, które użytkuję czy tam na co dzień, jak BMW czy co, to te samochody nie są dla mnie ani inwestycyjne, a jakby leasing zawsze powoduje, że nie angażuję swoich środków. Ja po prostu pieniędzmi, które mam fizycznie, obracam. Czy to nieruchomości, czy tak jak właśnie w moim przypadku szczególnie, to są surowce, to jest dla mnie jakby istotne i kluczowe, a nie to, żeby władować hajs w samochód. Bo to po prostu to się nie klei. To nie ma uzasadnienia finansowego. Czy mnie na to stać? Tak, stać, bo jak mnie ktoś zapyta, to jakby w szczytowym momencie zielone SVJ, Ford GT, pista, wszystko cashem, tam było utopione lekko licząc 8? Od 8 do 10 bomb, zależy jak tam liczyć, czy z VAT-em, czy bez VAT-u, nieważne. Tak czy inaczej, tam były grube bańki utopione w samochodach. I co? I co mi dało mi to coś? Nic. Udowodniłeś sobie wszystkim, że stać się na zakup za gotówkę? Głupota, mogłem wtedy, okej, wyszedłem na tych samochodach odpowiednio, zarobiłem tak na Fordzie, zarobiłem na SVJ-cie,
pista do tej pory jest u mnie, ale chodzi o sam fakt, że po prostu mogłem to rozegrać inaczej. Mogłem to rozegrać zupełnie inaczej i też byłoby naprawdę, no wręcz rewelacyjnie. Źle nie było, ale uważam, że kupowanie samochodów takich do użytku codziennego za gotówkę, gdzie do firmy można to po prostu odpowiednio, mówię, rozegrać i tak dalej, no nie jest jakimś, w mojej ocenie, nie jest jakimś szczytem maksymalizacji potencjału gotówki po prostu. Jesteśmy na magazynie, tutaj za dużo Wam nie możemy pokazywać, bo konkurencja patrzy. Serdecznie pozdrawiamy. Nie, no kwestia jest taka, że po prostu procesów nie pokazuję wszystkich i nie mogę. Najzwyczajniej w świecie. Wypracowaliśmy to gdzieś tam jakimiś latami pracy. Są pewne autorskie rzeczy, których po prostu nie możemy. I dlatego nawet jakbym chciał, to nie mogę po prostu tego zrobić, bo jest jeszcze jeden aspekt. Nie każdy mój klient życzyłby sobie tego, żeby było widać, co dla niego na przykład produkuje, tak? Patrząc na Twoją historię, które decyzje w biznesie były najważniejsze i dawały Ci największe przeskoki? Jedna rzecz, której mówiłeś, hala. Zakup hali? Tak. Za 2 miliony wtedy na kredycie? Zdecydowanie, tak, tak. I to był największy? To był największy, bo to dał w ogóle taki rzeczywiście realny kop, bo uzyskaliśmy możliwość produkcji i teraz wyobraź sobie, że jak gdzieś tam przyjeżdżali kolejni klienci, tak, no to oni już widzieli dwie hale, bo to już była druga, tylko jedną mieliśmy wynajętą, a drugą swoją, tak, ale wiesz, tu produkujemy to. To zaczęło wyglądać profesjonalnie. Chodziło o pewnego rodzaju profesjonalizm, który został nabyty, bo produkt był ok. Tylko do tego trzeba było też uszyć całą otoczkę taką, że właśnie, że możemy zrobić to czy tamto. No, ci klienci potrzebowali, że tak powiem, zaufać nam. My potrzebowaliśmy zdobyć ich zaufanie, a oni też, żebyśmy ich jakoś tak uspokoili, że słuchajcie, no zobaczcie, my się rozwijamy, tak? Dobre było to, że ludzie, którzy na przykład zaczynali z nami w 2010-2011 roku i widzieli stodołę, tak? I nagle jak zobaczyli jedną, drugą halę, to zobaczyli, wow, oni tych pieniędzy no, nie przejadają, tylko oni inwestują. Co oznacza, że możemy liczyć na tego partnera w przyszłości, to znaczy, że on będzie się rozwijał, on będzie nam dostarczał jakościowy, dobry towar w przyszłości. My rośniemy, on też rośnie, ale my nie mamy ryzyka takiego, że my rośniemy, a on nam powie za jakiś czas, no dobra, to do widzenia, albo nie wiem, nie jesteśmy w stanie tego zrobić czy coś. My żeśmy z każdym rokiem dokładali nowe produkty, nowe rozwiązania, zaczynaliśmy z jednym, a tak jak Ci powiedziałem, w tej chwili w katalogu jest tego 200 pozycji, może więcej, ja już się tego nie doliczę. Nie mówiąc, i to są jakieś tam, tu są standardy, tu są rzeczy na specjalne zamówienie, tu są rzeczy specjalnie pod klienta, produkcja marki własnej, tu. Obłęd, po prostu obłęd, tylko wiesz, to wymagało czasu, a naprawdę kopem jest, jak masz możliwość taką spokojnej głowy, że tutaj jest już miejsce, masz dwa, możesz to wyważyć. Zostaje ci jakby tylko tak, no to co ci powiedziałem w samochodzie. Wepchnąć ludzi, dać maszyny i ogień, tak? I kolejne zamówienia. Podsypać i do przodu. Spokojem jest też to, że nagle masz coś swojego. Ja powiedziałem, ok, w kredycie, tak? Ale masz tą stabilność, której oczekiwałeś. Że już się czegoś dorobiłeś i nie patrzę tu pod kątem, widzisz, nie patrzę się tu pod kątem, że mam samochód, tak? Nie chodziło o to, żeby się dorobić samochodu. Chodziło o to, żeby się dorobić właśnie hali, maszyn, żeby coś mieć takiego relatywnego, bo nawet jakby mi nie poszło w tej branży, to bym pewnie szukał już wtedy, tak? No, miałem jakieś tam małe doświadczenie, już coś, to nawet gdyby coś się wydarzyło, to popatrz, z tych pierwszych lat udało mi się nabyć coś i otworzyć sobie jakąś drogę, ścieżkę następną. Z tymi łódkami wystartowaliśmy, tak? Próbowaliśmy. One nie wyszły. Robiliśmy tutaj, robiliśmy masę innych jakichś tam rzeczy. Zaczęliśmy robić w ogóle podesty specjalistyczne do wklejania szyb, do autobusów, do pociągu, całą masę, bo to uruchomiło kolejne możliwości, otworzyło kolejne drzwi, zakup tej hali, zakup tego sprzętu, bo to były maszyny CNC, których ja nigdy nie miałem i tak dalej, i tak dalej. Gdyby się coś wyprzyjeprzyło, to ja, zostałaby mi hala, zostałyby mi maszyny i ja bym mógł powiedzieć, dobra, no to wiecie co, okej, mamy koszty, tak, bo mamy kredyt, mamy to, ale przynajmniej jest szansa zaczęcia nawet od zera, ale popatrz, z jakim już kapitałem, zaczynałeś z garażem i gdzieś tam doszedłeś, no to jeżeli po 4 latach przechodziłeś do fajnej hali z maszynami, ze wszystkim, to był dla mnie zdobyty kapitał.
Nie ten Nissan GT-R, który kupiłem w leasingu, tylko ta hala, która właśnie, to był przeskok. Hala, maszyny i nagle, wow, mam stabilizację. Mam taki moment, że jak coś się wypieprzy i tak dalej, to poszukam jakiegoś innego rynku, innego produktu, ale już nie będę zaczynał w garażu. Już nie będę musiał tam od samego zera, już gdzieś tam poznałem klientów, poznałem dostawców i teraz jak ten klient do mnie przyjedzie nawet nowy, no to zobaczy halę, a nie garaż. To już łatwiej mi zaufa, już łatwiej zdobyć takiego klienta, łatwiej go do siebie przyciągnąć. Więc to jest etap, który uważam, że zmienił najwięcej. Nauczyłem się właśnie, jak napisać, wtedy ci powiedziałem, wynegocjować, napisać biznesplan, czyli jak się poruszać już z bankami. I od tamtej pory myśmy nie brali nigdy żadnej dotacji. Bo dotacja to jest czas. Musisz napisać projekt, musisz poczekać na to, aż go zaakceptują, wrzucą go na program, nie wrzucą. Różne są systemy rozliczeń, najpierw musisz wydać, żeby potem odzyskać. Nie było na to czasu. Jak się pojawiał klient i pojawiał się produkt, klient przyjeżdżał z projektem, dobra, słuchajcie, możecie to dla nas robić? Tak to wygląda, takie chcemy konstrukcje. Wygląda to tak, taki dźwigar, od rozpiętości 8 metrów, to. Trzeba wystartować z produkcją. Jak szybko możecie ruszyć z produkcją? A ja okazuje się, że ja potrzebuję prasy za 100 tysięcy złotych i to i tamto. No ja sobie kalkuluję, kurde, no to znajomy do mnie mówi, nie, słuchaj, weźmiesz tutaj dotację tego. Ja mówię, ty, no ile ta dotacja? On mówi, no tak do roku czasu się zamknie. Mówię, ziomek, ja za 2 miesiące mogę zacząć produkcję, maszyna by była za miesiąc, ja muszę tu i teraz. Nie było, wiesz, dyskusji. Jak były środki na przykład, co ja robiłem? Jak były środki na koncie, tak kupowałem maszynę i robiłem leasing zwrotny później, bo nie było czasu na czekanie. Trzeba było kupić, robić, a dopiero później się martwić, czy finansować tak, czy finansować tak. Były środki na koncie, kupiłem maszynę i potem tak, no dobra, albo wezmę na szybko w kredo, żeby to szybko zrefinansować, albo po prostu dzwoniłem leasing zwrotny. Pyk, pyk. Po prostu bank ode mnie odkupował tą maszynę, tak, ja ją spłacałem, pieniądze do mnie wracały, ale maszyna była, za 2 tygodnie, produkcja dźwigarów ruszała za 4, klient dostawał za 6 tygodni pierwszą partię i hajs był za 8 tygodni od klienta. W 8 tygodni, tak, obróciłem kasą, a nie czekałem na to, czy mi dotacje przyznają, nie przyznają, może będzie, może nie. W długofalowej takiej perspektywie dotacje są zajebiste, tak. Dużo firm z tego skorzystało i wyrosło na tych dotacjach niesamowicie. Ale ja nie miałem czasu. Ja nie miałem czasu. Ja jak wchodziłem na pierwszą robotyzację, to też nie było. To była decyzja z czapy. To był drugi taki moment, gdzie przeskok kolosalny. W 2018-19 rok pierwsze roboty kupiłem. Bałem się tego momentu straszliwie, a zrobiłem to zupełnie z przypadku. Po prostu. Kupiłem 4 sztuki robota, wziąłem w leasing 4 sztuki robotów i one przez pierwsze 3 miesiące stały nierozpakowane w hajsie. Bo nie wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać. Wejście w roboty spowodowało, że trzeba było zmienić precyzję cięcia, profili, wszystko zmienić, w ogóle technologię cięcia. Byliśmy na piłach takich, trzeba było przejść na inne piły, wszystko. Ja się potem za głowę złapałem, mówię, coś ty kurwa narobił, nie? Było wszystko poukładane. I teraz trzeba dosłownie ktoś sam przyszedłem do firmy, dosłownie jakbym wziął stół i wyjebał do góry nogami. Panowie, od tej pory będzie po nowemu, nie? Wszystko trzeba było zmienić kompletnie. Mówię, cięcie, frezowanie, technika otworowania, na większej precyzji trzeba było robić, bo już tego nie spawał człowiek, tak? Czyli człowiek jak widział, że jest ten coś poprawił, zalał spoiną, szerzej poszedł coś. Robot tego nie zrobi, robot ma program zadany. Nie dotkniesz, masz szczelinę, zwiększa ci się szczelina o 0,7 mm czy 0,5 mm, bo taka jest tolerancja i tyle. I robot się albo się zatrzyma, albo przepali dziurę na wylot, koniec. Przez pierwszy rok myślałem, że mnie kurwica weźmie. Nie byliśmy w stanie sobie z tym poradzić w żaden sposób. Ale takie są początki w każdej firmie. Jak wchodzisz w nowy etap, tak jak wszedłem w nowy etap robotyzacji i automatyzacji, trzeba po prostu przetrwać ten właśnie okres. Dlatego mówię, wytrwałość jest, determinacja i wytrwałość to jest... Przecież ja mogłem wtedy tym rzucić i powiedzieć, dobra, sprzedaję te roboty w cholerę, nie automatyzuję, tak? Odpaliłem, nie działają, znajdę klienta, sprzedam, bo są uniwersalne rzeczy, można to te stoły tylko dopasować, ktoś inny może na tym coś innego robić. Ale nie, trzeba było poczekać na efekty. Te efekty przyszły. Rok, dwa później, efektywność wzrosła o 200, 300, 400%. Nagle się okazało, że
nie jest tak, tylko wiesz, efektywność produkcji jest... Ale ten początek to był po prostu dramatyczny, tragiczny. Zawsze, ja mówię, to zawsze tak jest. Nic nie przychodzi od razu, nikt się nie rodzi, naprawdę, nikt się nie rodzi mistrzem, nikt się nie rodzi biznesmenem, nikt się nie rodzi z tym, że ja trafiam w punkt i tu jest dzisiaj, tu, teraz, od razu. Tak się po prostu nie dzieje. Jak ktoś wam opowiada takie rzeczy, znaczy, że opowiada bzdury. Bo po prostu tego trzeba się nawet nie tyle nauczyć, tylko po prostu zdobyć to doświadczenie. Jest oczywiście też opcja taka, że można kupić sobie ludzi z rynku, tak? Ale ja nawet nie wiedziałem, co będę... Jeżeli ja bym wychodził z założenia, że ja pójdę i podkupię ludzi z firmy, którzy mi przyjdą i ułożą to u mnie, to jak mam gwarancję, że ten sam człowiek nie zrobi tego samego w przyszłości? Więc trzeba było tych ludzi sobie nie tyle nawet wychować, co po prostu wyszkolić. Myśmy zawsze działali na takiej zasadzie wyszkolenia sobie pracowników, zmobilizowania ich do tego, związania ich z firmą. Nie chodzi tu o żadne umowy, o lojalność. Jeżeli pracownika wyszkolisz, dasz mu dobre zarobki, elastyczny czas pracy i możliwości, to będziesz miał tak jak ja, ludzi, którzy, gdzie firma ma tam 13 lat i pierwsi ludzie, którzy przyszli, pracują tutaj tyle, ile od początku, kiedyśmy przeszli tam właśnie do tej stodoły, kiedyśmy ich zatrudnili, czyli od 12 lat. 9, 10, takie są staże u mnie. U mnie człowiek zmienia pracę tylko wtedy, kiedy naprawdę dostanie świetną propozycję, najczęściej z jakiejś takiej już branży, na przykład, o która mu się marzyła. Miałem ludzi, którzy się szkolili, uczyli się na przykład na studiach. 5 lat studiów, pracowali przez 5 lat. Studiowali i się uczyli. Studiowali i pracowali u mnie. I po 5 latach byli świetnymi specjalistami. Mówi, Szymek, ja dostałem możliwość pracy w swojej branży, w której się uczyłem, tak? Bo on się uczył tam w jakimś aspekcie elektronicznym, coś tam, ale pracował ze mną, na zwykłej produkcji. Wiecie co? I ja się cieszyłem, bo ten człowiek, wiecie, przepracował u mnie na przykład przez 5 lat, zostawił kupę życia u mnie, wypracował mi, za to zarobił. On przez te 5 lat mógł się utrzymać, tak? No bo przecież normalnie żył i sobie tam gdzieś funkcjonował. Ale ja się cieszyłem, że ci ludzie gdzieś tam sobie znaleźli swoje miejsce i oni poszli do fajnej pracy, o której zawsze marzyli. Bardzo często jest tak, u mnie praca nie jest jakoś super ambitna, umówmy się, to nie są rzeczy, które ja na przykład, to nie jest żadne rocket science i są chłopaki, którzy przychodzą, przepracują u mnie na przykład 3, 4, 5 lat, fajnych rzeczy się nauczą, ale jak to się mówi, idą w świat, jadą za granicę, wyjeżdżają, dostają jakieś ciekawe oferty pracy, ja ich wtedy nie zatrzymuję. Bo ja na przykład nie jestem w stanie przebić tej oferty, no nie oszukujmy się, jak ktoś dostaje ofertę pracy gdzieś za granicą, ja nie jestem w stanie tego przebić. No więc ja się cieszę, że oni mają możliwość rozwoju wtedy. Bo ja im dałem, na jakimś tam etapie u mnie przepracowali, nauczyli się czegoś, mi dali bardzo dużo. Nie ma co się oszukiwać, ja takich pracowników bardzo cenię i ja większość załogi mam taką, która naprawdę zostawia tutaj kawał serducha i oni zajebiście pracują. Ja nie mam prawa od nich wymagać więcej, ani też nie mam prawa wymagać tego, że oni przepracują tutaj od początku do samego końca, jak to się mówi, do emerytury. Pewnie się tacy zdarzą, bo ja widzę, że tak są tacy, którzy tak będą pracować, ale tak czy inaczej chodzi mi o sam fakt, że pewnych ludzi się szkoli i oni tworzą kręgosłup tej firmy, pewni przychodzą i odchodzą, pracując rok, dwa, pięć, osiem, różnie to bywa, ale wobec każdego jakby ja mam jakieś tam skonkretyzowane plany, wymagania, i staram się, żeby oni zawsze, wiadomo, no byli docenieni odpowiednio. Dzięki temu mi nie odchodzą do konkurencji nigdy. Naprawdę, nigdy mi nie odeszli, nikt mi nie odszedł do konkurencji, bo ja ich na tyle dobrze wynagradzam, że jeżeli oni chcą pójść gdzieś dalej, to szukają po prostu sobie lepszej branży. Po prostu lepszej branży, ciekawszej. Przede wszystkim mi się wydaje, że ciekawszej, bo tutaj to, co my robimy, to jest seryjna produkcja, więc wiesz, od rana do wieczora tłuczesz. Nie wiem, strzelam, jeżeli mamy nawet tą setkę różnych produktów w ciągłej rotacji, no to on dzisiaj robi to, jutro to, ale to jest po prostu sieczka. To jest po prostu sieczka. Czy to na montażach, czy to na robotach, czy to na przygotowaniu, na CNC-ku, na maszynie. No on zapina dzisiaj na CNC, tak, on musi zapiąć, nie wiem, strzelam 800 sztuk danego elementu. I on po prostu wpina, puszcza program, ściąga, wpina, puszcza program, ściąga. Nie jest to praca jakoś szczególnie rozwojowa. Ona daje zarobić, ona daje sobie spokojnie, na pewno mają jakby stabilizację tutaj dużą, ale ja ich rozumiem, jeżeli ktoś ma bardzo ambitne podejście, że nawet jak dojdzie do poziomu programisty czy coś, no to ileż możesz programować,
rurki, tak? Nawet na Senseku, jeżeli programujesz rurki do cięcia, to frezy, podebrania, na laserze 3D, w pewnym momencie już tym zwyczajnie żygasz i chcesz robić coś może ambitniejszego, lepszego. I wtedy szukasz innej roboty, lepszej. Czasami się to po prostu udaje i wtedy ja im mówię, spoko, cieszę się, fajnie, idźcie, rozwijajcie się, róbcie. Czasami oni wracają po 3 miesiącach, bo wiesz, trawa bardziej zielona była tam, a okazało się, że malowana, więc można wrócić i jestem, nie zamykam nigdy im drzwi. Zawsze się idzie dogadać. Ja jestem happy z tego i muszę powiedzieć, że wydaje mi się kapitał ludzki, tak powiedziałem, ta hala, czy kapitał ludzki to jest to, co potrafi najbardziej zaważyć o sukcesie, bo plan możesz mieć świetny, możesz mieć nawet kapitał własny, tak ci powiedziałem, od początku jesteś przygotowany, ale nie znajdziesz wykonawców twojego planu, sam wszystko nie zrobisz, a nie znajdziesz odpowiednich wykonawców, leżysz. Nie znajdziesz ludzi dookoła siebie, którzy będą wiedzieli, co mają robić, leżysz. Nawet jak ich nauczysz, nie zawsze to się po prostu uda, leżysz. Odnośnie jeszcze pracy i kariery, powiedzmy, że oglądają nas osoby w wieku lat 18-20, teraz mamy sezon maturowy, ludzie idą na studia. Z twojej perspektywy, gdybyś miał znowu 18 lat, czym by się zajął? Co byś zrobił? O, dzisiaj to jest bardzo ciężkie. Zobaczcie na dynamikę. Na pewno bym nie patrzył w perspektywie wieloletniej, bo uczono nas w szkole, mnie przynajmniej, wiecie, ja na etapie gimnazjum, wtedy jeszcze były gimnazja. Już niektórzy wybierali profilowane gimnazja, żeby pójść do profilowanego liceum, żeby już swoją ścieżkę kariery gdzieś tam próbować poukładać. To jest bzdura. Ja ani na etapie gimnazjum, ani liceum nie wiedziałem w ogóle kompletnie, co chcę robić. Komplotnie. Pod koniec liceum wyklarowała mi się jakaś tam, zakiełkowała w głowie myśl, że coś związanego z logistyką. Ja tego nie będę ukrywał, ja zawsze myślałem o tym, że wiesz, transport, jakbym nie był tym, kim jestem teraz, to albo byłbym spawaczem, bo ojciec mnie nauczył spawać i pewnie bym wyjechał za granicę, żeby dostać jak najlepszą stawkę, albo bym kierowcą ciężarówki. I nie by tego ukrywał, bo to były jakby takie najprostsze rzeczy, które można robić, tak? Wymyśliłem sobie, że będę kierowcą ciężarówki, jak będę zjeżdżał na weekendy, to będę studiował. Zaocznie, tak? Sobota, niedziela. I w poniedziałek znowu w trasę. I tu będę zarabiał, i będę studiował, i będę myślał wtedy, co robić. I jakieś tam sobie plany przygotowywać. Takie były moje, jakby to powiedzieć, młodzieńcze, pierwsze kiełkujące plany życiowe. Potoczyło się zupełnie inaczej, w innym kierunku i tak dalej. Teraz powiem Wam tak, wszyscy mówią o automatyzacji, o digitalizacji i AI. To jest jakby takie, tylko tak naprawdę nie wiemy do końca, w którym kierunku to pójdzie, bo to się dopiero rodzi. Na pewno przyszłościowymi studiami i w ogóle przyszłościowymi kierunkami jest wszystko, co związane z szeroko pojętym IT, ale to nie mówię tutaj o tym, że ktoś będzie tylko i wyłącznie od klepania kodu, bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o kierunek, który da Wam możliwość wejścia w świat właśnie tych nowych technologii, które się dopiero pojawią, czyli żebyście w ogóle wiedzieli, poznali tą technologię, z czym ją się je, jak ona działa, jak ona funkcjonuje, bo ja przyznam się szczerze, nie wiem w ogóle, jak taką technologię się tworzy. Ci ludzie, którzy będą ją tworzyć, będą grali pierwsze skrzypce w przyszłości, a nie ma co się z tym oszukiwać. Ale z drugiej strony patrząc, pamiętajcie proszę, że zanim to nastąpi, to minie jeszcze jakiś okres czasu, na pewno krótszy, bo dynamika zmian jest potężna. Między 2010 rokiem, 2009, kiedy ja szedłem na studia, 2008-2009 szedłem na studia, tak? A teraz, tym co się zmieniło w tym okresie czasu, to można powiedzieć, że w takim samym okresie, nie wiem, 12 lat, to co przyniesie przyszłość, to będą zmiany idące 5-6-krotnie, nie wiem, czy 10-krotnie szybciej niż to co było, bo tak to wszystko przyspieszy. Jakie branże w ogóle w ujęciu jakby przyszłościowym mają sens? No wszyscy teraz trąbią, że AI zastąpi wszystko. Ja uważam, że jesteśmy na takim etapie, że za bardzo zaufaliśmy tak aplikacjom rozwojowi sztucznej inteligencji, zaraz zaufamy i wszyscy, zresztą wszyscy o tym trąbią i tak dalej, ja sam o tym mówię, ale jakby mam konkretne ujęcie, w którym uważam, że będzie do wykorzystania i każdy chciałby pracować, nie wiem czy zauważyliście, zdalnie, tak? Każdy chce mieć to możliwość pracy zdalnej, wszystko. Kompletnie na bok zostały odsunięte
czynności i zawody takie, w których się ma fach w ręku. Kompletnie, zobaczcie, okej, zostały jakieś tam szczątkowe szkoły zawodowe, to tam, to się. Dzisiaj, próbując wybudować dom, nie możecie dostać fachowca. Robiąc jakieś proste czynności, nie wiem, przebijając grupy osiedlowe, tak? Ludzie szukają malarzy, ludzie szukają kogoś, kto naprawi to, naprawi tamto. Nie ma podstawowych fachowców od najprostszych rzeczy. Bo to zniknęło z rynku. Po prostu szkoły takie, rzemiosła, zawody, to wszystko zniknęło. Każdy dzisiaj chciałby pracować zdalnie. Najlepiej teraz przejdźmy w ogóle na zdalne, na 4 godziny, na 4 dni w tygodniu, żeby 3 dni pełne, piątek, sobotę, niedziela był weekendem. I będzie słodko pierdząco. No nie będzie. Nie będzie, bo nie wszystko da się zastąpić przez AI, nie wszystko da się zastąpić przez roboty. Robot ci domu nie wybuduje, robot wielu czynności nie wykona jeszcze. Okej, to wiadomo, tam technologia swoje będzie działać, technologia się będzie rozwijać, gdzieś tam w przyszłości to wszystko zadziała. Będzie trzeba się dostosować do nowych realiów, ale uważam, że za bardzo poszliśmy w tym kierunku, że praca zdalna, automatyka, wszyscy będą... Absolutnie wszyscy teraz tylko dochód pasywny, inwestycje, dropshipping. No, ja się zapytam, a co z normalną pracą, tak? Zaraz będzie tak, że zacznie brakować kompletnie podstawowych na rynku, podstawowych zawodów. Ja nie będę miał skąd wziąć ludzi do pracy takiej na obsługę, czy to plotera CNC, czy to maszyny CNC. To do tego po prostu dąży. Nawet nie dlatego, że nie ma fachowców, oni tam gdzieś cały czas się pojawiają, bo chłopaki lubią takie na przykład techniczne zawody, gdzie tam się sami ich uczą. Niekoniecznie po jakiejś szkole zawodowej musi być, bo w tej chwili, tak jak powiedziałem, bardzo dużo chłopaków, którzy do mnie przychodzą, to po prostu są albo samoukami, albo YouTube, bo na YouTube można się wszystkiego nauczyć naprawdę. Nawet o obsługi CNC, jak ktoś jest kumaty, ogląda filmiki, po forach poskacze, to można wiele rzeczy zrozumieć i przyjść już z jakąś taką, bym powiedział, bazą, którą fajnie można oszlifować i z tego się rodzą fajne diamenty. Tak mam na spawaniu na przykład, czy tak mam właśnie na robotach spawalniczych, ale to bardziej mi chodzi o to, że ci ludzie muszą zrozumieć, że cały czas istnieją normalne prace, gdzie można znaleźć normalnego pracodawcę za normalne, sensowne pieniądze i to jest możliwe. Nie trzeba koniecznie szukać gdzieś jakiś, że od razu mówię, własny biznes, od razu jakieś cudowne branże takie, które dadzą taki zarobek i tak dalej, i tak dalej. Nie, można zacząć tak jak ja zacząłem, stopniowo. Po prostu robię to, próbowałem się uczyć, no średnio mi poszło, bo trafiłem jakiś biznes, ale może bym robił to, a może tamto, no po prostu etapami pokonywać to, że tak powiem, te swoje kolejne levele, a nie, że chciałbym przeskoczyć już do tego momentu, gdzie jest największy profit. Jest start, na którym jestem, potem jest kilka lat na przykład orki, czyli właśnie nauki, pracy jednocześnie, zdobywania jakieś doświadczenia i potem przychodzi profit. To może się różnić jakby w proporcjach, tak? Bo może być tak, że ktoś się będzie uczył bardzo krótko i od razu przejdzie do jakiejś sensownej pracy, albo odwrotnie, albo będzie pracował, przez co mu się rozciągnie bardzo mocno etap jakiejś tam nauki, zdobywania wiedzy. Ale ten profit będzie tak czy inaczej. Tutaj nie ma konkretnie ani żadnego przepisu, ani nie mam dla nikogo żadnych złotych rad. Bo tak jak od początku powiedziałem, bardzo dużo zależy od tego, na kogo traficie, na jakim etapie na te osoby, na te szanse traficie, w jakim momencie swojego życia będziecie wtedy, czy będziecie mieli lepszą, gorszą sytuację, zobaczcie, jak wiele rzeczy będzie zmiennych. Natomiast warto sobie założyć jakieś dalekosiężne cele, co chciałbym osiągnąć, ale nie skupiać się na nich tak w 100%, że ja to muszę zrobić, bo to tak będziecie sobie tylko presję taką niepotrzebną wywierać na sobie. Wybrać jakiś coś, co mnie w ogóle interesuje, no bo ja nie ukrywam, mnie moja branża na przykład w kontekście rozwijania interesu nie interesowała kompletnie. Ja to zrobiłem, bo wyczułem pieniądz, a nie dlatego, że kochałem aluminium. To tak nie zadziałało. Natomiast jak już w to wszedłem, to zacząłem się tego uczyć. Coraz więcej zdobywać wiedzy i tak dalej. I to samo polecam innym.
często jest tak, że życie daje możliwość i daje gdzieś tą szansę na jakimś etapie, tylko trzeba umieć ją dostrzec i trzeba ją chwycić. W przypadku studiów, co ja bym teraz wybrał? Na pewno w ogóle na etapie liceum wybrałbym, tak jak chciałbym, żeby moje dzieci się uczyły, to na pewno kierunki matematyczno-fizyczne, tak? Które przede wszystkim przedmioty ścisłe. Coś, co daje konkretnie jakąś wiedzę techniczną. Ja jestem zwolennikiem w ogóle inżynierii, architektury, takich rzeczy. To jest dla mnie marzenie, niespełnione moje marzenie i nie będę tego ukrywał. Byłem za głupi, żeby to zrobić. Żałuję bardzo, że nie poszedłem w tym kierunku wcześniej, gdzieś tam na studiach, bo jednak patrząc na przykład pod kątem inżynierii, tego jak teraz potrzebuję ludzi, którzy stworzyliby mi tak zwany chociażby właśnie wzory produktowe fajne, taki design, części, które ja będę potrzebował, no bajka, naprawdę bajka. Sam bym chciał się tego nauczyć, ale już jestem za stary i za głupi, mam wrażenie na to, więc zostawię to młodszym i mądrzejszym od siebie, inteligentniejszym. Natomiast tak, chciałbym mieć dużo większy zakres wiedzy technicznej, takiej stricte właśnie inżynierskiej, z materiałoznawstwa czy coś, czy właśnie z robotyki. Tak jak patrzę, jak chłopaki, którzy do mnie przyjeżdżają i robią, pracują przy tych robotach, co oni tam robią, to dla mnie jest czarna magia. A oni będą mieli pracę praktycznie non-stop, tak? Bo jeżeli będziemy rozwijać tą robotyzację, tą automatyzację procesów, tak jak u mnie na przykład w fabryce, to ja będę tych ludzi po prostu potrzebował coraz więcej. To się będzie działo w skali globalnej, no to ci specjaliści będą po prostu naturalnie potrzebni. Więc prawda jest taka, że tych możliwości jest całe mnóstwo. Ja je widzę ze swojej perspektywy, bo jestem przedsiębiorcą, który działa w takiej, a nie innej branży, czyli produkcyjnej, tu aluminium, więc ja widzę też tak dosyć wąsko, prawda? Bo ja patrzę, mówię, inżynierowie, technicy, ktoś ze swojej perspektywy innej branży może powiedzieć, no u mnie brakuje takich ludzi, o takich umiejętnościach, więc warto jest słuchać, co mówią ludzie, tak? Czego brakuje na rynku. Nie patrzeć na to też jako pewnik, bo rynek się może zmienić za 3 lata i to się zdezaktualizuje. O tym mówię, że jakby to, co ja teraz powiem, może być kompletnie za rok czy za dwa ktoś to puści, żeby co on tam gada za głupoty, nie? Właśnie, to się zdezaktualizuje, bo dynamika jest taka, tak duża. Chodzi bardziej o wyrobienie sobie cech charakteru w sobie, które spowodują, że czy będziesz, mówię, czy będziesz studiował, czy zaraz otworzysz biznes, czy będziesz próbował w taki, a nie inny sposób zaistnieć na rynku, to żebyś miał konkretnie dużo samozaparcia, determinacji i tak dalej, a nie sugerował się tym, że a, tamtego widziałem na TikToku, to fajnie, bo mu to pykło, tam to pykło. Nie wiecie po prostu, widzicie na przykład efekt końcowy, ale dokładnie nie wiecie, ile go to kosztowało, co musiał zrobić i tak dalej. A poza tym trzeba umieć też odsiać w najzwyczajniej świecie fejków, którzy tylko to robią po to, żeby wam zaimponować w jakiś sposób. Mówi się na to tak, że po prostu wydają nie swoje pieniądze na nie swoje rzeczy, tylko po to, żeby zaimponować obcym ludziom w internecie. To też trzeba na to brać pod uwagę, bo potem sobie wyrabiacie taką presję. Ja też bardzo często się porównywałem do innych i cały czas szukałem punktów odniesienia, nie? A tamten ma to, a tamten ma tamto, jak on to robi, przecież ja robię tyle, a i tak nie mogę sobie na to pozwolić. Okazywało się, że mogę sobie na to pozwolić, tylko po prostu zbyt mocno stąpałem po ziemi i dalej to mam, nie? Że ja wolę po prostu bezpieczniej ten swój majątek gdzieś tam rozprowadzać, to wszystko robić w sposób bardzo ostrożny. I generalnie wyrobić sobie dużo takiej też samokrytycyzmu, nie w stosunku do siebie, tylko do tego wszystkiego, co do was napływa, do tych informacji. Nie każda informacja jest warta tego, żebyście ją sobie wbili do głowy, nie każda informacja jest warta tego, żebyście próbowali ją wykorzystać w kontekście właśnie biznesowym czy coś. Cośmy powiedzieli sobie w samochodzie. Ludzie mają taki strach, że nie wykorzystam czegoś. No dobrze, no to nie wykorzystasz, tutaj przyjdzie następna. Naprawdę, nie warto czasami sobie zaprzątać głowy tym, że za wszelką cenę muszę znaleźć sposób na zarobienie pieniędzy. Mam mnóstwo pytań na Instagramie. Szymek, w co wejść? Nie wiem. Ja nie wiem, w co wejść. Ja nie mam bladego pojęcia, w co wejść. Jak wam ktoś mówi, rób to, na 100% będzie ten, no to strzela. No to strzela, no. Ostatnia moda z ostatnich 3 lat, OZT, tak? Wszyscy. Nagle w Polsce znalazło się pierdylion firm montujących panele. Mimo tego, że nie miały kompletnie żadnego doświadczenia. Na rynku były firmy, które miały 10-15 lat doświadczenia i ja je znałem. No i przez to, że potem patrzyłem, a tu wiesz,
firma z doświadczeniem 3-miesięcznym, 5 pracownikami na krzyż, lider. Lider. Ludzie. Ale to jest właśnie jakby łapanie się takich, wiecie, już pędzących pociągów, nie? I teraz spadki na OZT są kolosalne, tak? Bo wiemy, i połowa z tych firm zniknęła. A ludzie, co pomontowali instalacje, przez te mają pomontowane instalacje, gwarancji zero. To są jakieś w ogóle abstrakcyjne rzeczy, ale tak się po prostu dzieje, bo ludzie myślą, że zbiją majątek i fortunę w sekundę. Nie da się. Poza pojedynczymi strzałami życiowymi, które gdzieś tam ktoś zrobił, mówię, na kryptowalutach czy coś. Tak, porobili majątki. Ale to już raczej jest przeszłość, a nie przyszłość. Bo to były momenty, w których startowali z jakichś ultra niskich poziomów i wiadomo, gdzie skończyli. Ale nie sugerowałbym się tym, że ja muszę zrobić to samo. Nie znam się, nie biorę się za to. I nie wierzcie w to, że ktoś wam sprzeda swoją wiedzę, taką wiedzę naprawdę, na przykład co zrobił, jak zrobił i tak dalej, za darmo. Nie zrobi tego. A druga sprawa, nawet jeżeli chce wam... A jeżeli chce wam sprzedać, to też bądźcie bardzo, bardzo ostrożni z braniem takich obietnic na poważnie. Że tu będziesz kopiował moje ruchy i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Bo sam w pewnym momencie też na to nie tyle się dałem nabrać, co byłem o tyle, żeby... O, kurde, no może jednak spróbuję, przecież wszystkim tak dobrze idzie, nie? Zawsze wszyscy pokazują tylko to, co jest na zielono w portfelu. Zawsze. A to jest tylko taka pierzynka. Tam pod spodem siedzi taki, jak to się mówi, zakalec samych strat. I tak jest zawsze. Nikt, jest kult sukcesu, nikt nie chce mówić o porażkach. Ja zawsze mówię na swoim Instagramie o porażkach, o tym, gdzie się właśnie wywróciłem, czego zrobiłem. Dzisiaj w wywiadzie poruszamy te tematy, że tak powiem, sukcesu, tak? Też o porażce ci powiedziałem, jaką odniosłem, że po prostu bardzo dużo czasu straciłem swojego prywatnego na to wszystko i tak dalej, gdzieś tam o zdrowiu, ale nie rozmawialiśmy o tym, bo nie ma czasu i myślę, że trzeba będzie zrobić jeszcze jeden wywiad na przykład o samych porażkach, czyli o źle podjętych decyzjach i błędnych, co zrobiłem źle, bo dzisiaj żeśmy rozmawiali przede wszystkim o tym, co było o cacy. A bardzo fajnie jest też powiedzieć o tym, że na przykład właśnie, no tak jak z tym samochodem, wyrypałem się na minę, tak, bo wziąłem auto, gdzie była faktura VAT marża, a nie jest ten. Takich sytuacji były setki i były na bazie finansowej, były na bazie decyzji personalnych i były też na bazie decyzji takich właśnie stricte biznesowych pod kątem pozyskiwania klienta, sprzedaży i tak dalej. Całe mnóstwo. Szymon, jeszcze tak na zakończenie szybko 2-3 zdania na temat Twoich planów. No bo coś kombinujesz w Stanach Zjednoczonych, w Dominikanie. Więc zgadza się. No, co możesz to? Ja też tego nie ukrywam. To wygląda tak, że jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to jest mój przyszły kierunek biznesowy związany przede wszystkim z dystrybucją produktów, które teraz mam. Poszukujemy tam klientów, poszukujemy tam sieci dystrybucji. Będziemy też ją tworzyć częściowo pewnie sami, ale w dużej mierze będziemy działać w podobnym modelu, co tutaj w Europie. Jestem po wielu rozmowach w tamtym roku, po wielu rozmowach też teraz, które prowadzę. No to jest mój docelowy jakby taki rynek, gdzie chciałbym wejść i się rozwinąć ze względu na potężną chłonność no, w ujęciu takim jako kraju. Tak? No to jest jeden kraj, a jestem w stanie wygenerować potężne przychody i potężne dochody. Patrząc na to, co mógłbym tam osiągnąć w perspektywie nawet ostatnich kilku lat, gdybym się wcześniej na to zdecydował, no to byłbym, myślę, że kilkudziesięciokrotnie dalej niż jestem w tej chwili. I to są różnice kolosalne, liczone naprawdę w dziesiątkach, nie w setkach milionów dolarów, bo tam rynek jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo chłonny. Spędziłem w zeszłym roku tam tydzień i rozmawiając jakby tylko z jedną firmą w obrębie jednego stanu, gdzie żeśmy podróżowali helikopterem po różnych ich inwestycjach, które realizują tej firmy. I jakby koncept jest bardzo fajny, bo amerykański rynek się różni od europejskiego też pod kątem nie tylko samego produktu, który tam będziemy dostarczać, ale też pod względem całej obsługi, bo oni chcą produkt razem z montażem, ze wszystkim. To już jest tam szersze spektrum, które musimy poruszyć, ale nie chodzi o szczegóły. Chodzi o to, że jakby możliwość wejścia w to jest, jak mi pokazali po prostu skalę, jest kolosalna. To jest dla mnie, to są dekady pracy, a i tak to jest tylko wykrojenie sobie jakiejś tam części rynku.
Przy czym trzeba pamiętać, że wiesz, wykrojenie sobie nawet jednego, dwóch, daj Boże 3% z jakiegoś tam rynku, który jest wart kilka miliardów czy kilkanaście miliardów dolarów, no to to są w ogóle niebotyczne kwoty, tak? Umówmy się. I to jest nie do przerobienia pewnie za mojego życia. Ale w ogóle możliwość budowania i otwarcia tak szerokich drzwi, to jest dla mnie jakby cel. Przy czym ja chcę, no w Dominikana byłeś, widziałeś, ja chcę tam po prostu zamieszkać. Mam tam ziemię, buduję tam dom, rozpocząłem tam też inne inwestycje, szczególnie inwestycje w ziemię, która będzie po prostu komercjalizowana z czasem. Ja o tym już kiedyś powiedziałem, o hotelu. Tak, to wszystko będzie, to wszystko wymaga po prostu czasu pod względem papierowym i przygotowania, bo to też, żeby ludzie wiedzieli, to nie jest inwestycja za milion czy 2 miliony dolarów, tylko to są kwestie rzędu na 100 lub też 10 milionów dolarów, które trzeba zainwestować, żeby skomercjalizować cały taki teren, prawda? Więc tak, robię to, ale to są plany, można powiedzieć, długofalowe, no bo też coś na emeryturze robić muszę, prawda? Nie będę wiecznie siedział tylko pod kątem takim, że tutaj działalność operacyjna, chociaż ja i tak tej działalności operacyjnej mam coraz mniej. Ale chciałbym mieć taką odskocznię, że właśnie to mimo wszystko nieruchomości, to jest dla mnie stabilne. Ja bym chciał sobie stworzyć coś takiego swojego mieć, co nie wiem, czy będę to wynajmował, czy to po prostu komercyjnie sprzedam razem ze wspólnikami, ale mam jakieś tam marzenia. Na pewno chcę wyemigrować z Europy. Nie ze względu na jakby to, że nie chcę mówić, że tu jest tak super źle i tak dalej, ale no nie podoba mi się to, w którym kierunku to idzie, nie podoba mi się w ogóle cała polityka Unii Europejskiej, zakazów decydowania tego, jakim mam samochodem jeździć, jakim mam nie jeździć. No i chciałbym po prostu, żeby ta namiastka wolności gdzieś została, emigrując do takich krajów jak chociażby Dominikana, no to jest zupełnie inna liga. Okej, jest też oczywiście dużo wad, nie ma co ukrywać, ale jednak to, z jakiej strony ja poznałem Dominikanę i jakie mam tam możliwości, a przy okazji właśnie bliskość do Stanów, czyli mogę mieszkać w Dominikanie, mogę rozwijać biznes w Stanach, mogę podróżować między tymi dwoma krajami tam sobie dużo łatwiej, dużo swobodniej niż z Europy lotem 11 czy 12 godzinnym. Więc to wszystko kroczy ku temu, że ja gdzieś w perspektywie, myślę, najdalej 2 lat będę już na stałe poza Europą. To jest, że teraz się wszystko dzieje, bo papiery, bo całe procesy, bo to wszystko musi być uporządkowane, przygotowane, ale no step by step. Nawet dzisiaj mam spotkanie w kwestii właśnie nieruchomości w Dominikanie, tego jak będziemy, w jakim kierunku będziemy szli i podziału tego na etapy. Także to wszystko się po prostu dzieje. To wszystko się dzieje. Tylko stopniowo. To ja już się nauczyłem, że właśnie to są maratony, w których trzeba solidnie i bardzo rozsądnie rozłożyć siły, a nie, że ja, wiesz, wyprztykam się na pierwszych 2-3 kilometrach wstępa i potem jest, no nie mam siły, nie dam rady i tak dalej. Szymon, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Nie ma sprawy. Powodzenia. Dzięki uprzejmie.